No cześć, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Słuchajcie, w kilku znanych, mniej lub bardziej youtuberów, nie tylko youtuberów, instagramistów, twitterowiczów i tak dalej, tiktokowców też paru, zrobiło taką, no w pewnym sensie można powiedzieć, akcję, że puściło wypowiedź na młodej nastolatki, którą zresztą zaraz usłyszycie, i sami od siebie nie komentowali, nie ustosunkowywali się do informacji, do wypowiedzi, jakie ona wyraziła, do opinii, jaką ona wyraziła na dane tematy. Po prostu pozostawiła tą kwestię wypowiedzenia się na ten temat, co ludzie o tym myślą, swoim, że tak powiem, no, może nie tyle co fanom, ale no ludziom, którzy ich oglądają. I ja zrobię to samo. Nie będę się tutaj ustosunkowywał do pewnej, do wypowiedzi tej dziewczyny. Przede wszystkim dlatego, żebyście wy nie byli kierowani, że tak powiem, no jakoś tam podświadomie sterowani przeze mnie. Bardzo bym chciał, może nie tyle tu chodzi o mnie, co o nas generalnie, żeby każdy wyraził swoją opinię na ten temat. Ja jako no, twórca tego kanału nie będę się wypowiadał na ten temat, nie będę dawał serduszek, nie będę dawał łapek w dół, ani łapek w górę. Po prostu ja zostaję kompletnie neutralny w tym momencie. Nikogo nie będę tutaj, że tak powiem, krytykował, blokował za to, że ma taką opinię lub taką opinię. Każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, każdy ma prawo dać łapkę w górę, łapkę w dół, napisać komentarz. Nie jest to konieczne. To wszystko pozostaje w waszej gestii. Ja tutaj kompletnie nie będę ingerował w żaden sposób co do waszych komentarzy, opinii i tak dalej. Po prostu posłuchajcie i możecie się do tego ustosunkować tak, jak po prostu czujecie, tak, jak uważacie, w taki sposób, no, w jaki sposób pozwalają wam na to wasze poglądy, wasza opinia na dany temat. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i teraz zapraszam, żebyście wysłuchali opinii ów młodej, nieopierzonej zapewne jeszcze nastolatki. Dzięki, na razie. Widziałam tego słynnego TikToka Hannibal Wieczek, Hanusi, która stwierdziła, iż dziewczyny, które są grube, po prostu dużo jedzą. Ta niewiedza. Żałosne. Otyłość i nadwaga mogą zależeć od wielu czynników. Od hormonów, od leków, od chorób. Również od zaburzeń odżywiania. Wiesz dlaczego? Bo takie pindy jak ty twierdzą, że one za dużo jedzą. I dlatego są brzydkie i grube. Wstydź się. Wstydź się. Później takie dziewczyny cierpią psychicznie. I próbują się zagłodzić, żeby schudnąć. Więc co się potem, że jesteś taka szczupła, jak zachowujesz się idiotycznie? Wolałabym być grubsza o 20 kilo, niż być taka jak ty. Ode mnie, Haniu. Witaj. Powiem teraz powody, dlaczego aborcja nie jest morderstwem. Pokaż to jakiejś osobie, która jest pro-life, na przykład znajomemu. Po pierwsze, wszyscy lekarze, którzy zrobili już kilka zabiegów przerwania ciąży, siedzieliby teraz za dożywocie. Po drugie, nie jest to zabieg na otwartej przestrzeni, gdzie się ćwiartuje i kroi. Uwierzcie mi, że płód nie umiera w cierpieniach. Trzecia sprawa. Jeśli się bardzo, bardzo upierasz o to, że aborcja jest morderstwem, to przecież morderstwo w obronie własnej, w obronie własnego życia nie jest na równi ze zwykłym morderstwem. A teraz jeszcze powiem, dlaczego moim zdaniem okropne jest porównywanie zarodka do dorosłego człowieka, bo płód to nie jest człowiek dorosły z uczuciami, z wspomnieniami, z założoną rodziną. On tylko odczuwa emocje matki.